Siema widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Yy, pozdrawiam Kebusa w tym filmie. W sensie bardziej dla śmiechu, no ale jednak dotyczy ten film yy, Furii trochę, a bardziej dotyczy czegoś, co będzie bardziej teoretyczne. Nowe osoby, które nie wiedzą nic o rynku Steam i są zainteresowane tym, że o, ty zarabiasz pieniądze, wytyfy, jak to? Możecie na kanale zobaczyć playlistę Teorii Inwestowania, a ja. Śmigam do filmu. Ten film w zasadzie jest czymś, co może być dosyć interesujące dla dosyć dziwnego grona ludzi, ponieważ to, o czym będzie ten film, to w pewnym sensie opowiedzenie o tym, jak bardzo można abiozować kolejkę, jak bardzo właściwie te wszystkie rzeczy związane z walutami na Steamie są niewymierne, i jak bardzo te rzeczy są po prostu spierdzielone, co prowadzi do śmiesznych sytuacji, jak ta, którą widzicie na obrazku. Akurat może ta nie, ale dla wspierających pokazywałem jedną z sytuacji, która jest dosyć zabawna, i. rzeczywiście, można z niej sobie gdzieś tam. Wyprowadzać jakiś kapitał. Nie będę mówił, że duży, więc jeżeli tylko dla tej informacji chcecie dokupować, to może jednak nie warto, ale jednak coś tam pokazywałem. Dlatego tego tu likową nie będę. I teraz następująca sprawa. Jeżeli wiecie lub nie, bardzo często w mojej przygodzie z, z inwestowaniem zdecydowałem się na takie dziwne long termy, o których nie zawsze mówiłem, bo wydaje mi się, że Trochę nie ma o czym mówić, zazwyczaj odkopuję sobie je sobie tak raz, no od czasu do czasu, po prostu od czasu do czasu daję info o tym, że ej, coś się tam wydarzyło, nie, daję wam taką informację i tak dalej, i tak dalej, tak jak i teraz. I ogólnie jestem fanem pewnego rodzaju inwestowania w remery, które było przez ludzi w pewnym sensie zachwalane. I bardzo mocno wezywane z jednej, jak i z drugiej strony. I ja byłem i po jednej, i po drugiej stronie. Ponieważ chodzi głównie o inwestowanie w rmr yy, za trzy grosze. Żeby te naklejki po prostu z rmr kupować za trzy grosze w bardzo dużych ilościach. Na no zasadzie nawet nie 1000-2000, tylko weźmy, nie wiem, bierzesz sobie jakąś tam część tego swojego kapitału, jaką masz. Na przykład masz, powiedzmy, tak jak ja, 3000, nie? Czy 3000 to jest dużo dla osoby dorosłej? W sensie, no powiedzmy sobie, że to jest taka kwota, którą pewnie większość z Was, jeżeli jesteście osobą dorosłą, pracującą, jest w stanie uzbierać, przeznaczyć na różnorakie inwestycje. Czy, czy konkretnie na Steamie? Nie, no pewnie nie, ale. Wiecie, że jesteście w stanie gdzieś tam jakąś większą sumę sobie uzbierać. Tym, tym bardziej w porównaniu do tego, jak duża to jest kwota do życia, tym bardziej nie jest to duża kwota. I na przykład taką kwotę jak 300 zł z tych 3000 wyjąć i wrzucić sobie w takie naklejki, które kosztują po 3 grosze. Ryzyko? Żadne są one najniższe jak się tylko da. Po prostu nie da się już taniej ich wystawić. Więc ryzyko takie, że one spadną jest żadne, aczkolwiek jeżeli w ogóle nie polecam do góry, to macie bardzo niefortunnie zamrożony kapitał, który pewnie będzie trzeba monetyzować na bafie. Ponieważ tam nie ma aż takiej prowizji i tylko tam się to będzie opłacało. Co z jednej strony w sumie nie jest aż tak tragiczne, z drugiej strony, no jednak lekko uciążliwe, ale jak sami wiecie, jeżeli chodzi o taki long term, naprawdę daje radę to oddać. I właśnie zauważcie taką jedną rzecz w tych wszystkich inwestycjach, która jest bardzo popierdolona. Zauważcie, mamy sobie taką furię. Tak? Naklejka, która jest naprawdę bardzo tania. W piku, no raczej na dołku, dało się ją kupować za około 3-4 grosze. Coś takiego. Normalnie za tyle. E, Tę naklejkę bardzo prosto dało się wyrwać, i to przez jak długi odłam czasu. Wcześniej jeszcze za 5 groszy. I nagle okazuje się że w, w cenie tej naklejki pojawia się jakiś taki b, m, okres, gdzie nagle robi ona bardzo delikatną górkę. Naprawdę, jeżeli popatrzymy sobie na, na ogólno pojęte ceny na Steamie, 6 groszy, a w, w przypadku takim realnym, bo to jest Mediana oczywiście, 7 groszy, to nie jest żadna kwota, która e, będzie kogokolwiek interesowała i 7 groszy to mam, kurwa 7 groszy, ty się tym przejmujesz w ogóle, ja pierdolę. Jednak zauważcie, że kiedy przeliczymy sobie to na procenty, zauważymy, że, że taki zysk, taki zysk, który widzimy teraz, to jest zysk absolutnie, jeżeli chodzi o skalę monetarną, zerowy. To jest zysk, który wręcz nie istnieje w skali monetarnej. To nie jest zysk na zasadzie zarobiłem 100 zł. To jest zysk, gdzie jedna sztuka kosztuje jej zaledwie 4 lub 3 grosze więcej, niż poprzednio. Co jest potrzebne do takiego wzrostu? Pierdnięcie Bociana, naprawdę nic więcej nie jest potrzebne, ponieważ taki wzrost na rynku konsumenckim nie robi żadnej różnicy. Jednak dla inwestorów ten wzrost jest wzrostem stuprocentowym. Jest to wzrost, gdzie robisz dwukrotność dwukrotność zainwestowanych pieniędzy. Co już wiele razy mówiłem, to jest po prostu. Pewnego rodzaju bug stima, że istnieje kwota minimalna, za którą da się wystawiać przedmioty. Co sprawia, że kiedy jakiś przedmiot osiąga tę kwotę i staje się on wyłączony z puli, jedyne co on może zrobić, zr to drożeć. Ten przedmiot nie może już tanieć. On może jedynie drożeć. I zakupienie go wtedy za taką kwotę sprawia, że w bardzo Długim okresie, załóżmy 3, 5, 10 letnim. I im dłużej ten okres będzie trwał, tym większe szanse, nawet matematycznie, mamy na jego wzrost. Powiedzmy, że codziennie mamy. Yy, wiecie, to jakby to do, do nieskończonej skali podnieść, to by to łatwiej wtedy wyszło. Ale załóżmy, że codziennie mamy. Pół% szansy na to, że taka naklejka podrośnie. I 0% szans na to, że naklejka spadnie. Co to powoduje? Statystycznie co 200 dni w takim rozrachunku matematycznym taka naklejka będzie rosła z zerową ilością dni, kiedy będzie ona spadać. I jest to po prostu coś, co sa samo w sobie narzuca nam inwestowanie w tego typu przedmioty. W sensie ten rachunek sam w sobie już to narzuca. I tutaj odejdziemy od pozytywów i, zacznie, i zajmijmy się negatywami. Każdy mówił o tym, owszem, do bliskości RMR-ów. Jak wiele ich jest, jak wiele jest tych naklejek, jak brzydkie są, jak niechętnie ludzie je naklejają. Jednak mimo wszystko na rynku Steam pojawia się coraz więcej ludzi, którzy mówią: O, jak fajny, albo inna naklejka, która im się podoba. Między innymi ja, któremu na przykład podoba się naklejka 100 Thieves naklejona na M4A1S Nitro. Byłbym w stanie sobie takiego crafta zrobić. Powiedzmy sobie, że rzeczywiście tych ludzi pojawia się więcej. Skinów mnoży się w nielimitowanym tempie, naprawdę. Pojawianie się ponad chyba 5 albo 10 skinów na sekundę w tej grze mówi samo za, za siebie tym bardziej jeżeli będą wchodziły nowe skiny, nowe skrzynki cały czas skiny są dropione z meczów one są często przepalone na kontrakty jednak mimo wszystko potem są one ulepszane do lepszych skinów na których też lądują naklejki często naklejki są po prostu palone w kontraktach tym bardziej RMRy na których nikomu już nie zależy jeżeli gdzieś jest RMR to nie boimy się wcale takiego przedmiotu spalić w kontrakcie Powiedzmy sobie szczerze, że w skali bardzo długiej te naklejki po prostu kiedyś zostaną wyklejone, a skinów będzie na tyle dużo, że nawet jeżeli na dużej ilości skinów względem dnia dzisiejszego te naklejki będą, to i tak w tamtej skali tych skinów będzie dosyć mało, ponieważ skinów pojawi się na tyle dużo, że te naklejki będą na relatywnie niskiej ilości skinów. Co samo w sobie powoduje, że te inwestycje są niemalże stuprocentowe. I żeby pokazać, że to działa, jedyne czego potrzebowałem to jednej naklejki, która mi to potwierdzi. Ponieważ jak sami wiecie, ja zrobiłem tych inwestycji multum. Naprawdę zrobiłem tego bardzo dużo. Właśnie inwestycji tego typu, którymi się nie chwalę, bo uważam to za bezsensowne. W sensie jest to... Było bezsensowne do dzisiejszego dnia, ponieważ do, do dnia dzisiejszego nie miałem żadnego powodu, a raczej żadnego dowodu na to, że ten model inwestowania w ogóle może działać. I jeżeli pierwsza naklejka, jaką jest furia, wzięła i przebiła ten próg, ona po prostu przebiła ten próg tego, tej trzy groszowej inwestycji, to teraz jedyne na co trzeba czekać, to na kolejne które będą dokonywały tego samego. Czy podam wam przykłady takich inwestycji? Wolę nie, ponieważ wytworzę wtedy samospełniającą się przepowiednię. Chciałbym, żeby stało się to naturalnie i nie mam zamiaru podbijać żadnej z naklejek, dlatego... Zachęcam Was do myślenia samodzielnie. Też w żadnym miejscu na moim kanale nie znajdziecie takich poradników i kupienie jakiejkolwiek formy wspierania. Poza tym MyFriend jako, jako będą, bo się wtedy możecie mnie spytać, co uważam. Oczywiście, co uważam, a nie, nie co jest najlepsze, nie umożliwi Wam do pozyskania takiej wiedzy, którą bym ogłosił w jakiś tam sposób za pomocą mediów, czy tam formie masowego przekazu. Czy coś więcej mogę powiedzieć? W sumie nie. Także dziękuję za wysłuchanie i mam nadzieję, że osoby, które gdzieś tam te furie mają, czują się chociaż trochę tam lukratywnie wynagrodzone za to, że taką inwestycję podjęły. Więc z, te, z, z tego powodu pozdrawiam Kebusa. No trzymajcie się, hej.